Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 och Kajtuś. To ja! Poczytać wam książkę na dobranoc? Zobaczymy, co słychać u naszego Kajtusia. Tym razem wybrał się na biwak. Kajtuś na biwaku. Tu jesteś, dziadku! Ale najpierw musisz mnie złapać. No proszę, tu się bawicie? Może przyjdziecie do nas do ogrodu? Dobrze, tato! Wio, koniku! Wio, koniku! To mi przypomniało, jak jeździłem z twoim tatą na biwaki, kiedy był chłopcem. Na biwaki z moim tatą? No właśnie. Widzieliśmy wielkie bobry i pływaliśmy pod wodospadem. Ja też chcę pojechać z tobą na biwak. Takie wycieczki trzeba zaplanować wcześniej. Wiesz, że to nawet dobry pomysł. Może poradzimy sobie bez planowania. Macie jeszcze ten namiot? Bo ja chyba wiem, gdzie można go rozłożyć. Hej, Kajtusiu, ratuj mnie! Już idę, dziadku! Tym razem ty wejdź do środka, a ja potrzymam namiot. Widzisz te drążki z tyłu? Z tyłu? Muszę ci pokazać. Zobacz, dziadku, robaki! Ktoś inny też im się przygląda. Odniosę cię. Dziadku, widziałem gniazdo i są w nim małe ptaszki. Skończmy lepiej rozkładać nasz namiot. Albo też będziemy spać na drzewie. Nie trzymaj za nisko. No, upiekły się. Jakie pyszne. Wyglądasz jak wiewiórka. Kajtuś doskonale się bawił na biwaku z dziadkiem. Ile na niebie jest gwiazd? Zrobiło się późno. Przygotuję dla nas śpiwory. Dziadku, co to za światełka w tych krzakach? To nie są światełka, tylko robaczki świętojańskie. Spróbujemy któregoś złapać. O, dziadku, udało mi się, mam go! Ale z ciebie spryciarz. Dziadku! Tyle różnych głosów. Kajtuś trochę się bał, ale dziadek znalazł na to sposób. Jak tam, moi traperzy? Śniadanie na stole. Dzień dobry. Co się stało? Zmarzliście w nocy? W ogrodzie było trochę za głośno, dlatego postanowiliśmy biwakować w domu. Byłem z dziadkiem na biwaku! A następnym razem poprosimy ptaki i zwierzęta, żeby były cicho. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś.
Czytanie czy kąpiel? Co wybieracie? Czytanie! Czytanie! Zgoda. Najpierw poczytamy, a potem kąpiel. Dobrze? Zobaczymy, co też nasz Kajtuś dzisiaj robił. Opowieść ma tytuł Kajtuś uczy się pływać. Synku, jestem tutaj. Ojej! Nie chcesz wejść do wody? Tam coś jest! Zobacz! Patrz, tata! Może następnym razem wejdziesz ze mną do dużego basenu? Dobrze. Pamiętasz, jak było na basenie? Tak. Chciałbyś, żeby tata nauczył cię pływać? Tak. Kilka dni później była pierwsza lekcja, która mu się bardzo podobała. A już po kilku radził sobie coraz lepiej i lepiej. Sam do ciebie przypłynę. Wiem, że dasz radę. Sam przepłynąłem! Kajtuś chciał pływać i nurkować, tak jak jego starsi koledzy. I co, wracamy do wody? Teraz chcę pływać sam, bez pomocy. To może być dobry pomysł. Hurra! Uwaga, wchodzę do wody! Całkiem sam pływam. Tak, trzymaj. Ręce na wodzie. Tak jak pokazywałem. Doskonale. Ja pływam. Widzisz, tato? Jestem przy tobie. Nauczyłeś się. Patrz na mnie. Ja pływam. Kajtuś się wystraszył. Kajtek. Chodź do mnie. Na szczęście był przy nim tatuś. Nie wpadaj w panikę. Płyń do mnie. Tak jak przedtem. Trochę się wystraszyłeś, co? Ale wiedziałeś, że tu jestem, prawda? Tak, tato. I wiesz co? Naprawdę świetnie pływasz. I to całkiem sam. Tak myślisz? Serio? Jestem z ciebie bardzo dumny. Jesteś już dużym chłopcem. Kajtusia? Jaki ma strój? Zobaczymy, co u niego. Opowiadanie ma tytuł Nowa opiekunka Kajtusia. Rodzice Kajtka wybierali się do restauracji na kolację. Ja chcę iść z wami! Synku, to rocznica naszego ślubu. Wyjątkowy dzień dla mamy i taty. A dla ciebie i Róży mamy niespodziankę. Zajmie się wami nowa opiekunka. Cieszysz się? Nie chcę żadnej nowej opiekunki. To pewnie Ewa. Pójdę jej otworzyć. Ja nie lubię tej Ewy. Ewa była nową opiekunką, a Kajtuś wolał tę, która przychodziła do tej pory i nawet nie miał zamiaru polubić Ewy.
Cześć, Kajtusiu, jestem Ewa. Naciśnij tylko ten guzik. Papa! Twoja mama pięknie wygląda. I twój tata jest taki elegancki we fraku. Pomachajcie im. Wieczorem przyszła pora na kolację. Ja nie chcę żadnej kolacji. Ja też nie chcę żadnej kolacji. Kajtusiu, proszę cię, żebyś jadł. Nie będziesz mnie zmuszać. Zaraz mam pomysł. Twoi rodzice wyszli na uroczystą kolację do restauracji. Może zrobimy to samo. Wprawdzie Kajtuś od razu postanowił, że nie lubi Ewy, ale pomysł bardzo mu się spodobał. Chodźcie, musimy się ubrać. Teraz wyglądasz tak elegancko jak twój tata. Naprawdę tak myślisz? No pewnie. Kajtuś odkrył, że zaczyna lubić Ewę. Przebierzmy Ruzię, żeby wyglądała pięknie, tak jak wasza mama. Gilbercie! Stójcie! Kajtusiowi spodobało się przebieranie, ale ciągle nie nabrał apetytu na sałatkę. Kajtek, proszę cię, musisz zjeść! Nic nie będę jadł na kolację. Ja też nie będę nic jadła na kolację. Jeśli nie chcecie kolacji, to może zjecie śniadanie. Jak możemy zjeść śniadanie? Przecież to pora kolacji. To proste. Od tej pory wszystko będziemy robić na odwrót. Spróbujemy? Cześć, Kajtek. Cześć, Ewo. Czy bawiliście się tak dobrze jak my? Zjedliśmy śniadanie. Naprawdę? A co z kolacją? Powiedziałam im, że kolacja będzie jutro. Czy to możliwe? Oczywiście, że może być jutro. Ale jeśli jesteś gotowa, odwiodę cię do domu. Nie, tatusiu, nie. Kajtuś tak miło spędził czas z nową opiekunką, że nie chciał jej wypuścić. Nie martw się, Kajtek. Obiecuję, że niedługo znowu się zobaczymy. Wersja polska, GMC Studio. Bohaterom głosów użyczyli Julita Koruszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torchan, Robert Kibalski, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Eusebiusz.